Podcast Kreskowy to baza wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań dla branży logistycznej, produkcji i handlu. Dajemy Ci darmowy dostęp do wiedzy ekspertów. Posłuchaj naszych webinarów w wersji audio. Podczas dzisiejszego spotkania chciałbym przedstawić kilka podstawowych informacji związanych z BHP na magazynie, a głównie z prawidłowym oznakowaniem poziomem. Jego wpływa na bezpieczeństwo na obiektach magazynowych i produkcyjnych. Pokrótce, kim jesteśmy. Filmik przedstawiony przybliżył część nomen omen aspektów naszej pracy. Teraz troszeczkę informacji ode mnie. Jako aspekt tworzymy zespół wykwalifikowanych specjalistów. Od ponad 20 lat działamy w branży auto IT. Naszą dewizą jest kompleksowość. Możemy się pochwalić tym, że dzięki nam setki firm zyskało przewagę rynkową. Tak jak wcześniej wspomniałem, oferujemy naszym klientom usługi kompleksowe, począwszy od rozwiązań auto IT. Jesteśmy dystrybutorem terminali, skanerów, drukarek. Zajmujemy się znakowaniem magazynów i hal produkcyjnych. Tą gałąź naszej działalności możemy podzielić na dwa rodzaje. Znakowanie poziome, o którym dzisiaj szerzej podczas dzisiejszego spotkania, oraz znakowanie pionowe. Posiadamy również własny system WMS o nazwie Revista. Jest to system szyty na miarę, tak aby spełniał oczekiwania naszych klientów, oraz zajmujemy się również przeprowadzeniem audytów logistycznych. Troszeczkę się pochwalimy. Od kilku lat sukcesywnie jesteśmy wyróżnieni przez Forbesa. Niedawno zostaliśmy wyróżnieni diamentem Forbesa wśród najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce. To taka trochę prywata z naszej strony. Zasięg. Działamy na terenie całej Polski, natomiast nierzadko zdarzają nam się realizacje zagraniczne do takich krajów jak Niemcy, Czechy, Holandia. Jednym z ciekawszych krajów, w których działają nasze urządzenia, jest Katar. Współpracujemy z największymi producentami i dystrybutorami sprzętu, również oprogramowania. Należą do nich m.in. Proglow, Advantech, Datalogic, ale także oczywiście największe marki takie jak Zebra i Honeywell. Jesteśmy autoryzowanym serwisem wcześniej już wspomnianych marek Zebra i Honeywell, co umożliwia sprawną, szybką pomoc w ramach usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych. Jesteśmy autorem wielu publikacji, na bieżąco monitorujemy branżę, powiadamiamy swoich partnerów o aktualnych trendach. Z tego miejsca chciałbym Państwa zaprosić do naszego e-booka o nazwie Krok w przyszłość, który wspólnie opracowaliśmy razem z marką Zebra, gdzie opisujemy proces związany z migracją urządzeń do systemu Android. Współpracujemy z największymi firmami, dostarczamy nasze usługi dla wielu branż, między innymi do takich marek jak Stellantis, DHL, X.com czy Żywiec Zdrój. Przejdziemy teraz do głównej części naszego spotkania, czyli bezpieczeństwa. Chciałbym poruszyć kilka tematów, począwszy od obowiązków, jakie ciążą na pracodawcy wobec pracownika i bezpieczeństwu tego pracownika. Przedstawię kilka ważnych kwestii związanych z oznakowaniem poziomym. Poruszę kilka tematów, które pozwolą na odpowiednie przygotowanie koncepcji znakowania poziomego oraz jego realizację. Dobrze. Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP i oznakowania magazynu. Każdy z pracodawców ma obowiązek zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa podczas wykonywania prac. Należą m.in. do nich zapobieganie zagrożeniom. Należy starać się zachować jak najniższy poziom zagrożenia, stosując środki ochrony zbiorowej oraz środki ochrony indywidualnej. Na każdym stanowisku powinna zostać przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego. Proces ten należy rozpocząć od identyfikacji zagrożenia, określić jego wielkość oraz prawdopodobieństwo. Później szacujemy to zagrożenie. Metod wyznaczania poziomu i przeprowadzania samych metod, przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego jest sporo.
trzeba odpowiednio je dopasować do profilu stanowiska. Natomiast ważną rzeczą jest to, że nie należy zapominać o określeniu planu związanego z działaniami korygującymi i zapobiegawczymi. Jeśli poziom zagrożenia jest niezadowalający, musimy takie działania wprowadzić. Staramy się likwidować zagrożenia u źródła. Dostosowujemy warunki pracy do możliwości naszych pracowników. Warto również wspomnieć, że należy stosować nowe rozwiązania techniczne poprawiające i zwiększające to bezpieczeństwo. Zastępujemy niebezpieczne procesy technologiczne, urządzenia i elementy. Poprawiamy proces tak, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia uszkodzeń, kolizji, elementów jakby, które zwiększają nam to ryzyko. Nadajemy priorytet środkom ochrony zbiorowej nad środkami ochrony indywidualnej. Do środków ochrony zbiorowej możemy zaliczyć między innymi barierki, siatki ochronne, odboje, linie komunikacyjne, przejścia, piktogramy. To są elementy, między innymi to są elementy oznakowania poziomego. Nie należy również zapominać o odpowiednim instruowaniu pracowników w zakresie BHP. Nie tylko tworzymy im odpowiednie warunki do pracy poprzez oznakowania poziome czy inne elementy, natomiast informujemy pracowników o panujących zasadach BHP na terenie zakładu bądź magazynu. Jest kilka dokumentów regulujących obowiązki pracodawcy względem BHP. Poruszę tutaj kilka paragrafów związanych głównie z tym, co nas dotyczy, czyli z oznakowaniem. Głównym elementem jest oczywiście kodeks pracy oraz rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. To są akty obowiązkowe. Dwa paragrafy bezpośrednio odnoszą się do kwestii oznakowania dróg i ciągów komunikacyjnych. Pracodawca wyznacza drogi transportowe w zakładzie pracy oraz pracodawca jest obowiązany zapewnić drogi ewakuacyjne we wszystkich pomieszczeniach obiektu budowlanego. Oprócz takich aktów obowiązkowych też warto stosować tak zwane dobre praktyki. Informacje i zalecenia można znaleźć w normach. Norma, tytuł, transport wewnętrzny, drogi, otwory drzwiowe. Po takim tytule można tą normę wyszukać oraz materiały do poziomego oznakowania dróg, wymagania dotyczące poziomych oznakowań dróg. Tam jest bardzo wiele przydatnych informacji, z których możemy korzystać, tworząc taką koncepcję znakowania bądź próbując zwiększyć to bezpieczeństwo na terenie zakładu, możemy z takich norm korzystać. Trochę o podziale dróg komunikacyjnych. Występuje kilka dróg komunikacyjnych na zakładzie. Możemy je podzielić na drogi komunikacyjne transportowe dla pojazdów kołowych, drogi zlokalizowane wewnątrz i na zewnątrz budynków. Analogiczna sytuacja dotyczy ciągów komunikacyjnych dla ruchu pieszego. Również tereny poza budynkiem oraz ciągi komunikacyjne w budynkach. Dodatkowy podział powinien dotyczyć dojazdów pożarowych, przepraszam, oraz dróg ewakuacyjnych. Zgodnie z rozporządzeniem ministra w sprawie ogólnych przepisów BHP istnieje też zapis, że wszystkie potencjalne miejsca, w których może wystąpić zagrożenie dla pracowników, powinny być oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa przeznaczonymi do dostrzegania, instruowania i informowania pracowników o możliwości wystąpienia danego zagrożenia.
Należy pamiętać, że oprócz stosowania odpowiednich oznaczeń, znaków, pracodawca ma obowiązek poinformować, przeszkolić pracowników z zakresu stosowanych w przedsiębiorstwie sygnałów i oznaczeń. Jeszcze kilka słów na temat dróg. Wszystkie otwory i zagłębienia powinny być przykryte. Jeżeli jest to niemożliwe, powinny być ogrodzone i oznakowane. W miejscach, w których mogą wtargnąć piesi, to są takie miejsca newralgiczne, bramy, skrzyżowania, przejścia. Takie miejsca powinny być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone. Jeżeli jest to możliwe, drogi komunikacyjne należy prowadzić tak, aby eliminować lub ograniczyć możliwość wejścia pieszych na drogi dla wózków jezdniowych. W przypadku, gdy nie ma możliwości rozdzielenia tego ruchu pieszego, można zastosować środki zabezpieczające, tak jak przejścia, odpowiednie znaki ostrzegawcze, barierki, ograniczenia prędkości lub wyznaczone godziny pracy dla pieszych i dla wózków. Jednym z takich elementów, na które również należy zwrócić uwagę, to jest luz manipulacyjny. W miejscach, gdzie manipuluje wózek bądź w zakrętach, taki luz manipulacyjny nie powinien być mniejszy niż 15 cm i tutaj liczymy go razem z ładunkiem. Drogi powinno wytyczać się też w miejscach z dobrą widocznością, w miejscach bez pochyłości, przewężeń, niskich stropów. Teraz już przejdę bezpośrednio do szerokości dróg komunikacyjnych, ponieważ jest to również określone. Przedstawiona tabela pomoże określić szerokości dróg komunikacyjnych. Nie będę przechodził przez poszczególne wzory, natomiast krótko opiszę tą tabelę, z czego ona się składa i co w sobie zawiera. Tabela charakteryzuje się podziałem na ruch jednokierunkowy, ruch dwukierunkowy, z podziałem na środki transportowe bezsilnikowe oraz środki transportowe silnikowe. Warto, jedną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, to szerokość A, określona tutaj na, no, przy wózku czy tutaj przy pieszym. Tą szerokość należy wyznaczyć razem z przewożonym ładunkiem, czyli wyznaczając szerokość, tą szerokość A, nie liczymy czy tam pieszego, czy samego urządzenia, natomiast dodajemy, jeżeli oczywiście wykracza poza obrys, dodajemy również tą szerokość przewożonego ładunku. Jeśli osoby piesze poruszają się lub pracują w bezpośredniej bliskości, istnieje duże ryzyko wystąpienia poważnych urazów. I tutaj mówimy już o ryzyku średnim bądź wysokim. Elementy zmniejszające to ryzyko to zastosowanie jednokierunkowego ruchu wózków, znacznego ograniczenia prędkości, stosowanie odpowiednich sygnalizacji miejsc. Na zdjęciu pokazane jest oznakowane przejście dla pieszych. Dodatkowo jest dołączony, wymalowany piktogram na ścieżce informujących pieszego o pracy wózka w okolicy. Jest piktogram, uwaga, wózek widłowy. I takie elementy zwiększają nam to bezpieczeństwo, dają bodziec dla pieszego w momencie, jeżeli on znajduje się na tej ścieżce, widzi piktogram, już jakby jego uwaga jest bardziej skupiona, oraz operator wózka widłowego wie, że w tych miejscach może pojawić się pieszy bądź jakakolwiek inna osoba poruszająca się po pasach, i czy pracownik, czy osoba z zewnątrz, no tak naprawdę ktokolwiek, i też już wie, te pasy sygnalizują mu, że jest taka możliwość, że ktoś może się tam pojawić. Na tym zdjęciu chciałbym pokazać Państwu przykładowy schemat oznakowania poziomego. Jest to taka koncepcja,
którą również przygotowujemy dla naszych klientów. Jeżeli jest potrzeba, to staramy się przygotowywać takie koncepcje. Warto zwrócić uwagę, że wszystkie znaki, które stosujemy dla ruchu wózków widłowych, należy się stosować po prostu do kodeksu ruchu drogowego. Znaki poziome powinny odzwierciedlać znaki wykorzystywane w ruchu drogowym, takie jak stop, ustąp pierwszeństwa, linie bezwzględnego lub warunkowego zatrzymania. Z takich elementów należy korzystać, tworząc koncepcję oznakowania poziomego. I tutaj mamy na tym przykładzie pokazane, wykorzystane znaki stop, znaki ustąp pierwszeństwa, strzałki kierunkowe, linie przerywane, linie ciągłe. Jeśli chodzi o barwy i kolory, z których należy korzystać, to zalecenia są, żeby to były barwy koloru żółtego bądź koloru białego. Natomiast można stosować inne kolory. Jeżeli na przykład charakterystyka zakładu tego wymaga, bądź po prostu są jakieś inne wytyczne, które gdzieś tam panują, jak najbardziej można korzystać z innych kolorów. Natomiast propozycja jest taka, że warto stosować do tych kolorów z norm, czyli żółty i biały. Przejdę teraz do sprzętu i oznaczenia sprzętu PPOSZ bezpośrednio. Tworząc koncepcję takiego oznakowania, nie należy zapominać o oznaczeniu w odpowiedni sposób tego sprzętu. Drogi, miejsca odkładcze należy zastosować tak, aby do sprzętu PPOSZ, żeby sprzęt PPOSZ nie był w żaden sposób ograniczony, żeby można było swobodnie do niego dotrzeć. W taki sposób możemy na przykład wymalować kopertę. Najczęściej jest to metr na metr. Chodzi o to, żeby ta strefa była widoczna i informowała pracowników o zakazie składowania w danym miejscu. Jeżeli wymalujemy taką kopertę metr na metr, to operator wózka widłowego wie, że nie należy już w tym miejscu składować, odkładać towaru czy zostawiać sprzętu. Po prostu to miejsce powinien być do niego cały czas dostęp. I tworząc taką koncepcję, należy również uwzględniać przebieg dróg komunikacyjnych tak, aby nie zagradzały one dostępu do właśnie sprzętu PPOSZ. Tutaj na tym slajdzie przygotowane akurat z naszej realizacji zdjęcia wymalowanej takiej koperty i jest to w pełni wystarczające oznakowanie hydrantu. Mamy strefę wyłączoną, gdzie operatorzy nie mogą składować towaru, jest to strefa odpowiednio oznakowana i do tego trzeba dążyć, żeby tak właśnie to wyglądało, tak jak na tym zdjęciu. Troszeczkę o drogach pożarowych i ewakuacyjnych. Jest to kolejny element, na który warto zwrócić uwagę. Dobrą praktyką jest wytyczanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z rozmieszczeniem dróg. Podczas tworzenia koncepcji warto się stosować do wytycznych z dokumentacji PPOSZ. Warto wspomnieć, że przejścia i drogi ewakuacyjne również nie powinny być zastawiane. Dlatego warto to połączyć, tworząc drogi komunikacyjne na zakładzie, połączyć je razem z drogami ewakuacyjnymi i oznaczyć w odpowiedni sposób, aby były one widoczne dla pracowników. Drogi pożarowe i ewakuacyjne również mają swoje minimalne szerokości. Szerokość drogi ewakuacyjnej to co najmniej 60 cm na 100 osób, przy czym wielkość takiej ścieżki komunikacyjnej, ścieżki ewakuacyjnej nie powinna być mniejsza niż 1,40 m. Natomiast jest jeden wyjątek, jeżeli droga ewakuacyjna nie będzie obsługiwała więcej niż 20 osób, to może mieć ona wielkość 120 cm. Jeżeli służy ona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób.
Drogi pożarowe i ewakuacyjne też możemy, tworząc te drogi, możemy odnieść się do normy ISO 7010, przepraszam, o nazwie symbole graficzne, barwy bezpieczeństwa, znaki bezpieczeństwa i zarejestrowane znaki bezpieczeństwa. Niedawno ta norma została troszeczkę zmieniona, w 2020 roku nowelizacja była. I tam określone są wszystkie znaki wytyczne, w jaki sposób rozplanować te znaki, w których miejscach je oznaczać. Tutaj też można się spokojnie do tej normy odnieść, tworząc właśnie taką koncepcję, czy wyznaczając elementy oznaczenia ewakuacyjnego. Warto wspomnieć, że na magazynie znajduje się sporo miejsc wymagających dodatkowego oznaczenia, nie tylko tego podstawowego, natomiast dodatkowego. Najczęściej są to słupy konstrukcyjne, skrajnie, bramy, rogi ścian, stropy, miejsca, w których istnieje ryzyko kolizji, upadku lub spadnięcia, powinny być oznakowane. Oznacza się je najczęściej żółto-czarnymi pasami. Rzadziej zdarza się oznaczenie w formie biało-czerwonych pasów, natomiast jest ono dopuszczalne. Natomiast praktyka jest taka, że najczęściej są to żółto-czarne pasy. I tutaj mamy przykład zastosowania właśnie tych żółto-czarnych pasów. Na zdjęciu mamy oznakowaną rampę z uwagi na to, że jest to element ruchomy, więc jest tam ryzyko jakiegoś wypadku. I na drugim zdjęciu jest przedstawiony słup oznaczony na szerokości 1 metra w formie żółto-czarnych pasów w formie poziomej i rampa w formie pasów pod kątem 45 stopni. Te dwie formy, pasy w formie poziomej i pasy pod kątem 45 stopni są dopuszczalne. Kolejny slajd. To są najczęściej stosowane znaki ostrzegawcze, znaki zakazu. Tutaj mamy znak stop. Może być wymalowywany w miejscach, gdzie jest linia bezwzględnego zatrzymania, na przykład dla operatorów wózków widłowych. Tutaj możemy powiedzieć, że na przykład to są przejazdy bądź wyjazdy z alejek regałowych bądź przed takimi newralgicznymi punktami jak przejścia czy bramy możemy takie znaki zastosować. Znak zakaz ruchu pieszych, zakaz ruchu wózków oraz uwaga wózek. To są znaki, które ostrzegawcze i zakazu, które najczęściej są stosowane przez nas również na magazynach. Oprócz znaków ostrzegawczych i znaków zakazu można również wspomnieć o znakach nakazu odnoszących się do środków ochrony indywidualnej, takich jak nakaz stosowania kamizelki odblaskowej, nakaz stosowania kasku, obuwia BHP. Są to najczęściej umieszczane znaki. Najczęściej umieszcza się je przy wejściach na magazyny. Miejsca poruszania pieszych powinny być w odpowiedni sposób oznakowane. Można zastosować do tego znak nakaz ruchu pieszych. Na niebieskim tle narysowany biały chłopek, bądź tam pieszy. W zależności od specyfiki zakładu może być również potrzeba zastosowania znaków stosuj ochronę oczu, stosuj ochronę słuchu. Technologie przez nas stosowane pozwalają wymalować dowolny znak w zależności od zapotrzebowania naszych klientów. Coś przeskoczyło, już wrócimy do slajdu. Jesteśmy. Natomiast należy zwrócić uwagę, żeby znaki te były zgodne z kodeksem ruchu drogowego. I jeżeli stosujemy znaki BHP zgodne z wytycznymi w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. Tutaj też kilka zdjęć przykładowych z zastosowania znaków poziomych w praktyce. Na pierwszym zdjęciu zastosowany jest znak
P13 to jest taka linia warunkowego zatrzymania w formie trójkątów. Zamiast zastosowania znaku stop możemy również zastosować znaki ustąp pierwszeństwa w formie trójkątów, kilku trójkątów w linii ciągłej bądź jednego większego trójkąta. Kolejne zdjęcie tutaj przedstawia znak stop wymalowany i dodatkowo jeszcze linię bezwzględnego zatrzymania. Na ostatnim zdjęciu jest szereg oznaczeń, znaki ostrzegawcze, przejścia dla pieszych. Warto również wspomnieć o czymś takim jak obrysy regałów, które znacząco poprawiają bezpieczeństwo podczas składowania, poruszania się w alejkach. Powstała po wykonaniu obrysu linia, wyznacza miejsce składowania, co daje jasną odpowiedź operatorowi, że paleta znajduje się w odpowiednim miejscu i nie wystaje poza obrys regału. Minimalizuje nam to ryzyko zderzenia, kolizji, uderzenia w regał, czy no po prostu wprowadza też pewien ład na naszym magazynie i również znacząco to zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadku. Tworząc zasady ruchu na drogach komunikacyjnych, należy zwrócić uwagę na kilka aspektów. Warto określić rodzaje środków transportu, które będą poruszały się po zakładzie, po naszych drogach. Jakie to są środki transportu, jakie one mają wielkości, co będzie przewożone, jaka będzie ich ilość. Należy oszacować wielkość przewożonych ładunków. W związku z ruchem pieszych, który może gdzieś tam wystąpić, powinno określić się ich potrzeby oraz wykonywane czynności. Należy zabezpieczyć swobodne przejścia do miejsc pracy, do miejsc takich jak toaleta, stołówka bądź innych miejsc, w których to natężenie ruchu może być zwiększone. Tak jak wspomniałem już wcześniej, również należy uwzględnić wymagania przeciwpożarowe i ewakuacyjne obejmujące poszczególne tereny na zakładzie. Przejdziemy do następnego slajdu. Tutaj trochę skupimy się na pieszych z uwagi na to, że jest to najbardziej wrażliwa osoba na magazynie. Tworząc taką koncepcję, trzeba brać pod uwagę pieszych jako taką osobę priorytetową mimo wszystko, więc należy uwzględnić, z czym związane jest tak naprawdę poruszenie się pieszych na zakładzie. Może być one związane z ruchem pieszych na początku, na końcu zmiany, przemieszczaniem się między stanowiskami pracy z ładunkiem lub bez ładunku, ruchem pieszych transportujących ładunki z użyciem wózków ręcznych lub innych wózków transportowych oraz dojściem do przestrzeni technicznych. O tym również też nie należy zapominać, że w miejscach dostępu serwisowego, urządzeń do instalacji również taki pieszy powinien mieć dostęp, jeżeli tam gdzieś są szafy rozdzielcze lub inne elementy do takich miejsc infrastruktury pieszy również powinien mieć dostęp. Wskazane jest, aby ograniczyć do minimum ruch pieszych na zewnątrz budynków, tam gdzie występuje nasilenie ruchu pojazdów. Tutaj już mówimy o ruchu pojazdów kołowych, samochody, tiry. Wiadomo, że na magazynach ten ruch na zewnątrz również występuje, więc na to również należy zwrócić uwagę podczas wytyczania takich ścieżek dróg komunikacyjnych, nie tylko wewnątrz, ale również i na zewnątrz zakładu. Drogi, po których poruszają się piesze, powinny być jak najkrótsze. Natura ludzka jest taka, że pieszy będzie dążył do przejścia jak najkrótszą drogą do miejsca A do miejsca B, więc warto zwrócić na to uwagę, tworząc taką koncepcję znakowania, żeby te ciągi komunikacyjne były poprowadzone jak najkrótszymi drogami, tak aby nie było możliwości gdzieś tam tworzenia skrótów czy szybszego przejścia do danego miejsca.
drogi odpowiednio czytelnie oznakowane, sygnalizacja, która jest stosowana, powinna być sprawna i nie należy prowadzić dróg z różnicami poziomów, tak aby zapobiec upadkom czy zderzeniom, kolizjom. Dziękujemy, że nas słuchasz. Już teraz zapraszamy do wysłuchania kolejnych materiałów. Subskrybuj nas. Odwiedź także naszą stronę www.aspekt.net.pl. Tam znajdziesz najnowsze informacje. Do usłyszenia!